Dzień dobry, witajcie. Kolejna przygoda wędkarska. Dzisiaj jestem na rzece Trent. Spinning, na pewno trup. Nastawiam się na szczupaki, jak i na sandacze. Woda spokojna, kilka tygodni temu. Duże powodzie na tej rzece. Tam jak widzicie wszędzie była woda. Pola pozalewane, został tylko teraz lód. Woda fajnie opadła. Sony jest ze mną dzisiaj. Vanem sobie wjadę tutaj, zaparkuję. Można sobie posiedzieć tutaj przy pegach. Jutro dojedzie do mnie Darek, zaczniemy łowić o zmierzchu. Ja dzisiaj zaczynam biesiadować i rano działamy. Do zobaczenia. Chmury wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kulę się w sobie, powietrze lepkie. Dzień dobry, witajcie o poranku. Przyjechał Darek z Hubertem. Witamy. Zaczynamy wędkarską przygodę. Na razie wyrzuciliśmy trupy. Później pójdą w ruch spinningi, pokażemy Wam zestawy, na co łowimy. Darek, jak zwykle, to Twoje ulubione miejsce. Powiedz dwa słowa o tej rzece Trent, o tej miejscówce. Fajne miejsce, rzeka troszeczkę jest tu spowolnienie. Jest szansa złapania dużego szczupaka. Udało mi się tu złapać 3-4 takie duże szczupaki w przeciągu tam 3-4 lat, a może nawet więcej. A z takich większych metrówek to było parę metrówek, więc jest naprawdę fajne miejsce. Kilka sandaczy też wyciągnąłem, więc ogólnie fajna rzeka, dużo białej ryby tutaj jest i też przez to też dużo drapieżnika. Liczymy na to, że dzisiaj coś dużego wpadnie. Głębokość fajna, bo tu jest przy brzegu wypłycenia, a później do 3-4 metrów schodzi. No, łowimy blisko brzegu. Tam, blisko brzegu dosyć, jedną wędkę trochę dalej, jedną bliżej, szukamy ryby. Jest szansa też pod brzegiem, jak i dalej, bo czasami też i dalej jest złapami, i pod brzegiem, to trzeba szukać po prostu tej ryby teraz. Tym bardziej teraz w tym okresie to praktycznie może być wszędzie. Tak? No dobra, no to my działamy i teraz Darek tak, kto ma kampera to gotuje, a kto nie ma kampera to stawia herbatę. Dobrze, okej. Okay. Przygotowałeś się? Przygotowałem się, tak. Myślę, że się nie przygotowałeś, dlatego ja się przygotowałem. Przygotowałem dla nas herbatkę, proszę bardzo. O kurczę. O, bo dzisiaj jest bardzo herbatka. Zimno. A no jest temperatura odczuwalna, to także myślę, że o, to się odkręca, tak? O, ale fajne. No. To wasze zdrowie. Wasze. Zestaw. Żyłka główna 18 LB. To taki swivell. Ciężarek 3 ozy. 90 gram. Agrawka i starka z dwoma kotwicami, płotka taka w miarę większa, tak to wygląda. Dzisiaj używam wędek Korum Barber, kołowrotek Shimano Exareo 4000 FA. Czekamy. Tutaj Darka zestaw, makrela, dwie kotwiczki, gumka zabezpieczająca, trubka przed spadnięciem, koralik, ciężarek na safety clipie, prosto, bez kombinacji. I na drugiej wędce tutaj masz zestaw paternoster, ciężarek na około 50 cm od safety clipa. I tutaj od spodu stalka z kotwiczką i mała płotka. Dobry zestaw na sandacza jak i na szczupaka. Ale grochu. O kurde, Michał, no. Proszę bardzo. Dziękuję, dobry człowieku. Palce lizę. Wspaniale. Nie ma tak żołnierska grochówka. Żołnierska grochówka. To jest niesamowite doznania i uczucie. Porozmawiamy sobie tutaj z Darkiem na temat, jak szukać ogólnie szczupaka zimą. Poruszymy temat zimowiska ryb, silverów. Oczywiście na każdym łowisku wygląda to inaczej, szczególnie w Polsce. No, ale powiedz Darek na temat szukania szczupaka zimą, jak ty to widzisz? Znaczy ja ogólnie mam takie sprawdzone swoje miejsca, gdzie wiem, gdzie ten szczupak mniej więcej występuje. Trent, ogólnie uwielbiam Trent, bo na Trencie jest ogólnie takie miejsce, że po prostu może wejść jedna ryba, ale może być ryba życiowa i tego się trzymamy po prostu dzisiaj. Dlatego tu przyjechałem się, bo może być nic, ale może być konkret takie, że po prostu będzie... Akurat to miejsce wybrałem też z tego powodu, bo po prostu no... Mówię, tu jest spowolnienie troszeczkę rzeki, jest ten nurt troszeczkę mniejszy i widziałem, że dużo ryb tu stało, białej ryby. I z tego względu sobie tak myślałem, że może tu zimą też ten szczupak będzie stały. Też rok, 2 lata temu się udało też kilka dużych szczupaków tu złapać, dlatego tu przyjechaliśmy i kontynuujemy to łapanie. Czyli jeżeli szukamy szczupaka zimą, to wydaje mi się, że najpierw powinniśmy znaleźć białą rybę. Na pewno białą rybę, po pierwsze, a po drugie na pewno troszeczkę, żeby ta rzeka trochę wolniej płynęła, żeby było troszeczkę spowolnienie, żeby nie był taki mocny nurt, żeby po prostu ta ryba miała, po prostu ryba zimą sobie stoi, odpoczywa i chce taką łatwą przynętę sobie pobrać po prostu i takich miejsc będziemy szukać, gdzie jest spowolniona rzeka, ona sobie, ten szczupak sobie stoi i po prostu tak łatwiej go po prostu przechyczyć w sensie. Na jeziorach, gdzie nie ma dużo silverów, tej drobnej ryby, ten szczupak będzie oczywiście przemierzał sobie ten cały akwen i szukał tej zdobyczy, tak? Ale raczej na zimowiskach tej ryby drobnej ten szczupak tam będzie siedział przy tej rybie, nie będzie odpływał od niej, przypełniał się na nią, będzie ją po prostu obkrążał i tam będzie siedział. Dokładnie, będzie przy niej siedział, bo też wiemy to z doświadczenia, bo mamy jedno takie miejsce, nie tutaj duża rzeka, mniejsza rzeka, gdzie właśnie jest taka sytuacja, że gromadzi się biała ryba na zimowisko i tam przypływa dużo szczupaków. Też taka wskazówka, myślę, jest dobra dla osób wędkujących w Wielkiej Brytanii, obserwować wyniki zawodów na rzekach czy na kanałach. Tak, gdzie się odbywają, na jakim odcinku odbywają się zawody, kto łapie te silvery i tam, gdzie są silvery, ten szczupak będzie siedział na pewno. No, dokładnie, tak. To jest najważniejsze, żeby zlokalizować po prostu tą białą rybę. Tak. Czy to jest połowa sukcesu, może tak to delikatnie powiedzieć, nie? Bo jest tam, gdzie biała ryba, tam idzie drapieżnik. No i tak to wygląda. Oczywiście my nie uważamy się za specjalistów, to są tylko nasze doświadczenia, z którymi z Wami się dzielimy. Zawodowcami nie, bo nie mamy aż takiego ciśnienia, ale mamy kilka takich fajnych miejsc sprawdzonych. Jeździmy w różne miejsca, to nie jest tak, że próbujemy, jedne miejsca są łatwiejsze do złapania ryby, jedne trudniejsze, ale próbujemy wszędzie, żeby po prostu próbować, żeby jak największą rybę. No jest, po prostu naszym marzeniem jest tak złapać tego szczupaka te 30+, nie? Tak, i to są miejsca, to nie są wanny z rybami, bo też tak samo są takie dni, które nie łowimy. Tak, to są takie miejsca, które czasem też się tego przysłowiowego blanka zaliczy. To nie jest tak, że się jedzie, zmarszy się, łapie ryby. Mamy takie miejsca też, co można złapać dużo mniejszych szczupaków, ale te miejsca, tak jak tu jesteś, uważam, że to jest miejsce, które może być 1-2 ryby, ale mogą być życiowe ryby. Z tego się trzymamy i mamy nadzieję, że tak się dzisiaj to wydarzy i stanie. Z nowych gadżetów nabyłem taki kranik do wody z firmy Tracker. Jest taka elektryczna pompka. Ma kilka końcówek do różnych rozmiarów pojemników i jest ładowana przez USB. Tak to działa. Oczywiście ja nic nie polecam oprócz wody z Lichenia, tylko pokazuję, co użyłem. Przyjął Przemek. Dołącza do nas na kilka godzin. Się grzeją. To wygrałeś, tak? Te wszystkie wygrałeś? Tamte nie, te co tu są. No, te większe. To otwórz, pokaż. Decathlon te pudełka są, nie? Z Decathlonu. Aha, tak, no. Tak. Czekaj, tak zrobimy. O. O, ładne. To jest pewniak, nie? Ja. To płot to, na, to nie raz tam płot to spoko. To jest pewniak, nie? Siadałem. Ta też fajna ta szczupakówka. To jest 13 cm, nie? Nie, 16. 16, no większa trochę. My na 13 chyba mówiliśmy, nie na 13. No, krótkie takie oponówki, nie? To jest taki ciekawy kolor ten, nie? No. To jest takie ciekawe, takie czerwień, jakby wzdręga, nie? Płoć. No też ładne kanibalki, kurcze. To na sandacza fajne tutaj takie. Sandaczowe takie gumki, nie? To są takie typowo sandaczówki. No takie mniejsze trochę, nie? No. Taka kolorowa. Mam ci namiar na gościa, który sprzedaje właśnie takie te dajwy. Też fajne te gumy, kurde, przemek. Bardzo wyrazisty ten ogon, nie? No. I bardzo tanio sprzedaje, wiesz? Gdzie na eBayu, czy gdzie? Jest branie. Akurat przy wyjściu z vana chciałem przerzucić, a tu jest branie. Chyba nie będzie duży? Nie, szczupak. Dobrze jest, nie? Za chwilę. Akurat wyszłem przerzucić, nie? I zobacz. I to na płotkę. Trzymasz baterię we wodzie i jedę po matę. Ładna rybka, myślę, że ma spokojnie 9,4 bym powiedział. 9,4 no. Ty pod brzegiem miałeś go, blisko. Fajna rybka, 9,4. Przy pięknej kondycji. Na płocie. Super. Naprawdę, naprawdę ładna ryba. Dajemy go do wody. Ładne kolory. O tak. Dzień dobiegł końca. Jak widzieliście, ciężko było. Jedna rybka wpadła na trupa, na spina, niestety nic się nie uwiesiło. Hubert dosyć dużo chodził ze spinem. Powiedzmy tak, no jedna fajna twoja ryba. Ja miałem jedno branie też, ale nie wcięte. Też zostawił. Więc każdy jakiś tam kontakt, chociażby był taki delikatny. Co problemem było dzisiaj bardzo gwałtowna zmiana pogody. To też możemy o tym wspomnieć. Dokładnie. Totalna wichura się zerwała i wydaje nam się, takie wrażenie po prostu, te ryby też siadły z tego powodu, że bo po michale rybie zerwał się bardzo silny wiatr, aż do wieczora się nasila ten wiatr. I dlatego nagrywamy też tutaj z vana, bo na zewnątrz jest ciężko. Ciężkie warunki, dlatego też chyba to się przełożyło też na, że te ryby się trochę wyłączyły przez tą zmianę pogody. No ale co, no próbujemy następnym razem, znowu będziemy próbować, może w jakimś innym miejscu. No. Oczywiście, będą jeszcze nowe miejsca i na pewno będzie, obiecujemy, że będą jakieś ryby, postaramy się w każdym razie. No, zrobimy wszystko, żeby tak było. Także dzięki wielkie za dzisiaj, połamania, trzymajcie się, cześć. Cześć.